Witajcie, kochani. Dzisiaj będę mówiła o czymś ważniejszym. Ważniejszym. O czymś takim głębszym, o lepsze słowo. Będę mówiła o duszy, o tym, co usłyszałam, co zawsze słyszałam, ale czego się bałam. Ja, wiecie, miałam w sobie taką zawsze tęsknotę w środku, w sobie. Miałam taką ogromną tęsknotę za czymś więcej. Bo ja wiedziałam, że po prostu wiedziałam, wierzyłam, że ten świat duchowy istnieje. I miałam tą tęsknotę ogromną, zwłaszcza jak kompletnie odleciałam i zapomniałam o tym. Więc teraz, w ogóle ostatnie lata jakoś, wzrastając w tym znowu i budząc się do swojej prawdy, dostaję informację, przypomina mi się to, czego tak naprawdę szukałam i zaczynam tego doświadczać. I to nie zawsze są przyjemne doświadczenia, jest to jakby rachunek sumienia z życia trochę. Pojawiają się różne sytuacje z przeszłości, które pokazują mi, jak się zachowywałam i co to tak naprawdę było. Więc za każdym razem, kiedy podniosłam głos nie wiem, na jakąś osobę, za każdym razem, kiedy wybuchałam złością i wylewałam jakieś swoje żale na kogokolwiek, za każdym razem, kiedy zajadałam się tak naprawdę mocno, przesadnie i w ogóle, nawet nie przesadnie, ale po prostu sięgałam po czekoladę i wiedziałam, że moje ciało jej nie potrzebuje, czy za każdym razem, kiedy zapijałam się, to wszystko było wtedy, kiedy nie potrafiłam dać sobie miłości. Był taki okres, kiedy tych momentów było u mnie pełno. Ja właśnie w taki sposób żyłam. I to było, no wtedy to było takie po prostu sobie pląkanie. Mam teraz takie wrażenie, jak to widzę teraz, to jest niesamowite. To było sobie takie pląkanie, takie skakanie od kałuży w kałużę. Jakby takie przeskoki w życiu. W ogóle zero świadomości jakichś głębszych przemyśleń, no niesamowite. Więc uświadamiając to sobie, jakby dusza przywołuje mi te sceny nie bez powodu, ona mi przypomina o tym, że za każdym razem, kiedy odwróciłam się od niej, zachowałam się właśnie w taki sposób, bo nie miałam dać sobie miłości. Tak bardzo zatęskniłam za tym kontaktem ze sobą, a jednocześnie tak bardzo się go bałam. Bo to, co jest w... To, co ja widzę w sobie i wydaje mi się, że duża część ludzi tak ma z tego, co doświadczam. Boimy się. Boimy się czego? Boimy się wyjścienia. Boimy się po prostu być sobą tak naturalnie, bez udawania. Boimy się zdjąć maski i pokazać to, kim naprawdę jesteśmy. Bo myślimy, że świat nas będzie oceniał, bo tak ten świat został stworzony. Boimy się wyjść z tego. Nie ma w tym nic złego. Nie oceniajmy siebie, nie obrzucajmy siebie błotem za to, że tak jest. Możecie przejść przez to dużo szybciej niż ja. Nie obrzucajmy się błotem za to, że boimy się tego, że boimy się swojego światła, że boimy się błyszczeć. Ale posiedźmy z tym trochę. Zastanówmy się nad tym, czy może rzeczywiście to jest to, czy to może jest coś innego. Bo może nas to światło porazić tak mocno, że będzie to trudne do udźwignięcia. Więc tak jak Antoni de Mello w książce pisze na samym wstępie, my nie chcemy się przebudzić. Nam wygodniej jest, jesteśmy tak wkręceni, to jest niesamowite. Ja teraz dopiero mogę to zobaczyć, kiedy się troszkę odkręciłam. I naprawdę to dopiero z dystansu można zobaczyć pewne rzeczy. Jak można się wkręcić w to plumkanie, to będę tak nazywać. I tak sobie plumkać. Z dala w ogóle od siebie, ciągle odbijając się, jak coś powie, odbijamy się, zaraz ten ktoś powie, znowu się odbijamy. Niesamowity po prostu taniec emocji i wszystkiego, co tylko po prostu nam świat wrzuci do chlewu. Sorry, że tak mówię, ale no, czasami to tak naprawdę wygląda.
jesteśmy czasami tak bardzo roztrzęsieni w środku, bo nieustannie dajemy się sterować temu, co nam aplikuje świat rzeczywisty, temu, co się po prostu zadziewa wokół nas. Natomiast dlatego wydajemy sobie tej miłości, sobie tej uwagi. Więc całe cierpienie, które widzisz na świecie, naprawdę, wszystko, każde złości, które ktoś na ciebie wrzuca, jakieś nieprzyjemne sytuacje, które cię spotykają, to jest wszystko dlatego, że ten ktoś nie umie sobie dać tej miłości. Choćbyś nie wiem, jak bardzo chciał odbić piłeczkę i unieść się tym samym, zatrzymaj się wtedy. Zatrzymaj się i zastanów głębiej, że może ty też za tym tęsknisz. Może ty też tęsknisz za tą swoją pełnią, za tą swoją głębią, za którą każdy z nas tęskni. I może warto przekierować trochę swoją uwagę w tą stronę. Może warto zamiast oddawać energię do świata i niepotrzebnych sytuacji i emocji i unosić się tym wszystkim, może warto ją troszkę przekierować do siebie samego, ale z miłością i uwagą. No, to tyle. Taki przekaz dzisiaj od duszyczki przyszedł. Miłego wieczoru, trzymajcie się.